Słoneczny blask przesłonił już niebo na wschodzie, kiedy opuścili wreszcie niebezpieczny bór. Sokolnik zatrzymał się za ostatnią zasłoną krzewów, dzielącą ich od otwartej przestrzeni, która ciągnęła się aż do Sokolego Rogu. Zamek wyglądał zupełnie tak, jak w wizji Tirty. Odcinał się od spustoszonych pól, z których od lat nikt nie zbierał plonów. Gdzieniegdzie przebijały się kępy zważone przymrozkiem roślinności, przedwcześnie witające wiosnę. W murach nie było widać szczelin, ale most zwodzony został zniszczony. Nirel zsiadł z konia, w tej samej chwili, gdy jego skrzydlaty zwiadowca pomknął w górę. Po chwili stał się czarną kropką na tle błękitnego nieba. – Podróż skończona, pani. Czy to jest twój Sokoli Róg? – To jest miejsce z moich snów – wspomniała o nich po raz pierwszy. Skoro sokolnik zdecydował się wytrwać przy niej do końca, może powinna być z nim całkiem szczera. Ruchem głowy wskazała widoczną w oddali posępną twierdzę. Budowniczowie zamku musieli spodziewać się, że kiedyś nadejdzie czas próby. W jego wnętrzu kryje się to, co muszą odzyskać. Nie wiem dlaczego, ale wyznaczono mi to zadanie. Poprzez szczeliny w hełmie widziała oczy Nirela spoglądające na nią w zamyśleniu. Ale to Alon zabrał głos. Tam coś czeka. Zwróciwszy twarz w stronę zamku, chłopiec zadrżał na całym ciele. Sokolnik natychmiast skupił na nim uwagę. Czy to Gerik? Zapytał, jakby wierzył, iż Alon ma oczy równie bystre, jak jego skrzydlaty zwiadowca i że mogą one przebić nawet osmalone mury. Alon znów się zdrygnął. Strach i przerażenie, które zapędziły go przedtem wewnętrzną pułapkę, jeszcze raz go poraziły. On i ten drugi, sługa ciemności, czekają. Poza tym mają... Pokręcił głową i dotknął ręką czoła. Nie widzę. W jego głosie wyczuli strach. Nie pytajcie mnie. Otocz zaporą swój umysł, rozkazała Tirta. Mieli do czynienia z tym samym problemem, co w niesamowitym lesie. Jeżeli wykorzystają swoje wrodzone zdolności, mogą zwrócić na siebie uwagę wroga. Zwróciła się do sokolnika. Jeśli wewnątrz urządzono zasadzkę, nie musiała kończyć. Teraz Nirel skinął głową. Tak. Objął spojrzeniem okolicę, szukając ewentualnej kryjówki. Później wskazał na lewo, wsiadł znów na konia i poprowadził ich z krajem lasu tak, że kryli się za drzewami. Tirta dostrzegła wybrane przez niego schronienie. Niedaleko od miejsca, gdzie opuścili las przez rzekę, której przedłużonym kanałem od noga miała bronić Sokolego Rogu, kiedyś przerzucono nieistniejący już most. Niewielki zrujnowany budynek stał po ich stronie fosy. Tirta przypomniała sobie, że niegdyś w Eskarpie w takich miejscach budowano świątynie dla nieznanych i zapomnianych mocy. W ruinach nie wyczuła żadnych przejawów zła. Mury nie miały ohydnej, szaro-białej barwy napotkanych w strasznym lesie kamieni. Mimo palącej ciekawości nie odważyła się myślą badać okolicy. Sokolnik skierował zaklęty brzeszczot w stronę ewentualnej kryjówki, dzieląc uwagę między ruiny a rękojeść miecza. Widać, nauczył się polegać na jego zdolności wykrywania śladów zła. Jednak gałka przy rękojeści pozostała matowa i martwa. Sprzyjało im usytuowanie zburzonej świątyni, ponieważ północne zakole rzeki znajdowało się niedaleko od ich obecnej osłony. Rzeka płynąca ze wschodu, Tirta zamyśliła się, gdzie biły jej źródła. Na wschodzie dostrzegała niewyraźne pasmo niebieskawych szczytów, nad którym już wstało słońce. Za tą barierą leżało Eskor. Co mogła wynieść dzikiej, spustoszonej przez moc krainy rzeka zrodzona wśród tych szczytów, a może tylko przebijająca się przez masyw górski? Dlaczego jej krewni osiedlili się tak blisko Eskor? Czy ich związki ze wschodem były silniejsze niż innych członków rasy starej, którzy zaludniwszy nowe ziemie na zachodzie celowo usunęli z pamięci wszystkie wspomnienia o kraju przodków? Dość dobrze znała oficjalną historię Karstenu, że jej współplemieńcy zasiedlili te tereny i żyli spokojnie, bez wojen, aż do wtargnięcia z południa najeźdźców z młodszej rasy. Nic ich z nimi nie łączyło, więc wycofali się w głąb kraju. Nie doszło też do przemieszania się starych i nowych mieszkańców księstwa. A ponieważ nigdy nie było ich wielu i trzymali się z dala od nowych sąsiadów, pozostawiono ich w spokoju. Dopiero Iwian i Kolderczycy zwrócili przeciw starej rasie nienawiść późniejszych przybyszów. Czy Sokoli Róg był jednym z najstarszych zamków w Karstenie? Czy jego panowie zachowali więzi z Eskor i starożytną ojczyzną? Zamyślenia wyrwał ją Alon, który puścił konia kłusem, minął sokolnika i zsunął się na ziemię na skraju chaszczy. Następnie wyczołgał się na otwartą przestrzeń, kierując się do stosu kamieni oznaczającego koniec zrujnowanego mostu. Chwilę później zrozumiała wszystko.
nie mogli jechać otwarcie, bo na pewno by ich zauważono z zamku. Poza tym Garrick i jego ludzie musieli wystawić straże. Wprawdzie podniebny wojownik szybował wysoko, lecz kto mógł wiedzieć, czy kryjący się w siedzibie jej przodków wrogowie nie mieli równie bystrych oczu. Mogli zostawić tutaj konie. Wokół było dość trawy, żeby się napasły. Tirta zsiadła z trogianczyka, rozsiadła go i przerzuciła przez ramię rzemienie prawie pustych sak podróżnych. Sokolnik zrobił to samo. Gdy już spętali konie postronkami, a Nirel własnoręcznie sprawdzał każdy węzeł, pompełzli do Alona, który przykucnął za przedpierściem z głazów i wpatrywał się w posępną twierdzę. Nie była to dobra kryjówka, gdyż dach budynku zawalił się, ale przynajmniej ściany zapewniały im najlepszą w okolicy osłonę. Tirta uważnie zbadała wzrokiem dalekie ruiny zamku i nie zauważyła tam żadnego ruchu. Oczekiwała napaści paraliżującego chłodu, który zaatakował ją w wizji. Niewykluczone, że ta siła napada tylko na osobę w transie, a następny atak przeprowadzą istoty z krwi i kości. Tak niewiele wiedziała i mogła tylko snuć przypuszczenia co do najbliższej przyszłości. Ale on ani się nie poruszył, ani nie obejrzał, gdy się do niego przyłączyli. Zastygł na miejscu, jakby znów wpadł w katatonię, lecz tym razem nie stał się niewidzialny. Tirta podczołgała się ostrożnie, odważyła się objąć go ramieniem. Zaniepokoiło ją jego milczenie. – Co widzisz? – zapytała, chcąc rozproszyć się nienaturalną koncentrację. – Widzę – pokręcił głową – tego nie można zobaczyć, pani. To się czuje, tutaj. Dotknął kciukiem miejsca między oczami. Wyczułam niepokój i gniew. Ktoś jest bardzo zagniewany. To ten, który szukałby nas, gdyby nie był tak wściekły. Ale teraz myśli tylko o tym, co podsyca jego gniew. On, chłopiec oderwał wreszcie wzrok od sokolego rogu i przeniósł go na dziewczynę. On sprawia ból innemu, gdyż chce zmusić go do wyjawienia tajemnicy, której tamten nie zna. Oj! Nagle zatkał uszy rękami, widać chcąc się odgrodzić od strasznych dźwięków, których jego towarzysze nie mogli słyszeć. Twarz wykrzywił mu grymas strachu i bólu. On postępuje źle, bardzo źle. Sokolnik wyciągnął zdrową rękę i delikatnie, Tirta nigdy by nie podejrzewała, że jest do tego zdolny, dotknął karku Alona i jął go gładzić niemal pieszczotliwie, jakby uspokajał przerażone zwierzątko. Chłopiec odwrócił się, wysunął z objęć dziewczyny i rzucił ramiona Nirela, tuląc twarz do jego piersi. Braciszku, odezwał się łagodnie sokolnik, a Tirtę zaskoczył jego ton. Zerwij tę więź i to szybko. Tak, tam jest zło, ale ono nie ma z sobą nic wspólnego. Alon podniósł głowę. Spod zamkniętych powiek popłynęły łzy, żłobiąc rowki w bruździe pokrywającym policzki chłopca. Ma, zawołał. Zacisnął pięści i już nie tuli się do Nirela, tylko okładał go pięściami. Kiedy zło atakuje światło, cierpimy wszyscy. To prawda, przyznał mężczyzna. Lecz nie należy marnować sił. W zamku kryje się zło i prędzej czy później stawimy mu czoło. Nie pozwól, żeby cię osłabiło przed czasem, braciszku. Gdy nadejdzie odpowiednia chwila, będziesz gotów do walki, ale teraz musisz oszczędzać siły. Chłopiec spojrzał w przesłoniętą hełmem twarz, po czym ujął rękę sokolnika i położył na swojej. Masz rację, powiedział powoli i znów w jego głosie zabrzmiała dziwnie dojrzała nuta. Trzeba oszczędzać siły, żeby użyć ich wtedy, gdy będą najbardziej potrzebne. Ja nie będę, umilkł, jakby w duchu coś sobie przyrzekał. Później odsunął się od Nirela i spojrzał na Tirtę. Oni o nas nie myślą. Są pewni, że nigdy nie zdołamy przebyć tego lasu. Uważaj. Uważają, że na razie nic im nie grozi. Rzeczywiście, są wyjątkowo ślamazarni, zauważył sokolnik. Dlaczego nie widzieliśmy żadnego wartownika? A jeżeli spodziewali się, że las nas zatrzyma, czemu tak łatwo go przebyliśmy? Może z powodu tego, co nosisz u pasa? Dziewczyna wskazała na krótki miecz, nie wystający zza małej pochwy. A może dlatego, dodał ostrzejszym tonem, że zawarłaś pakt z tym leśnym włóczęgą. Tirta zawrzała gniewem. Od dawna nie była tak wściekła. Nie zawarłam z nim żadnego paktu, wybuchnęła. Nie przybyłam tutaj w poszukiwaniu władzy. Jeżeli chcę rządzić tym złowrogim lasem, to niech go sobie bierze. Słyszeliście, że zrzekłam się wszelkich praw do niego, a z jego słów wynikało, iż nie jest sprzymierzeńcem tych, którzy są teraz w zamku. Myślę, że najbardziej by mu odpowiadało, gdybyśmy bez jego pomocy powybijali się wzajemnie. Tak, to dla niego bezpieczny plan, przyznał sucho Nirel.
Zatem jeśli się nas teraz nie spodziewają, powinniśmy ruszyć w drogę. Przez pola, pełząc po resztkach mostu i przebywając w brud fosa, Girda podsumowała szaleńczą propozycję. Nie wiedziała, jak mogliby przeciwstawić się tamtym. Był to dla niej problem prawie nie do rozwiązania. Może nie za dnia, przyznał Sokolnik. Mamy jeszcze noc, ale powinniśmy odpocząć, Alonie. Podniebny wojownik może nam opowiedzieć tylko o tym, co widzi. Czy mógłbyś nas zawiadomić, gdyby tamci chcieli nas odnaleźć? Alon nie odpowiedział od razu. Wzrok miał utkwiony w brudnych rękach, którymi obejmował kolana. Wydawał się tak mały, wyglądał tak dziecinnie, że Tirta chciała zaprotestować. Talent, moc. Chłopiec na pewno był potężniejszy od wielu mądrych kobiet. Ale jeśli wymagania będą za duże, może ponownie uciec do wewnętrznej kryjówki. Czy zdołają wtedy uwolnić go po raz drugi? Podniósł wreszcie głowę i nadal nie patrząc wokoło odpowiedział cichym głosem. Nie mam odwagi ich śledzić, obserwować tego, co robią. Mogę, nie mogę. Lecz jeżeli będą nas szukać za pomocą czarów, tak, wtedy będę wiedział. Na pewno będę wiedział. Nie prosimy cię o nic więcej. Poza tym kolejno będziemy pełnić wartę. Ty, braciszku, i ty, pani, musicie najpierw odpocząć. Poczekam na skrzydła tego brata. Tylko ja mogę przyjąć jego meldunek. Tirta podzieliła się opończą z Alonem i oboje okręcili się nią starannie. Dziewczyna oparła głowę na sakwach, chłopiec zaś na jej ramieniu. Powtarzała w myśli, że nie wolno jej śnić tej nocy, gdyż nawet sen zaalarmowałby obecnych władców Sokolego Rogu. Nagle ocknęła się z wielokrotnie przerywanej drzemki. Alon spał mocno. Od ciężaru jego głowy zdrętwiało jej ramię. Usłyszała znów cichy dźwięk, który zaniepokoił ją przez sen. Sokolnik i jego ptak, zbliżywszy głowy, ćwierkali do siebie z ożywieniem. Później sokół się uspokoił i usiadł na jednym z głazów, najwyraźniej zamierzając pełnić wartę. Niral zdjął z głowy hełm i otarł czoło wierzchem dłoni, rozmazując kurz. Wyczuł jej wzrok i szybko odwrócił głowę. Ich oczy spotkały się. No więc? Niedobrze. Dach zamku miejscami się zapadł i podniebny wojownik zobaczył więcej, niż się spodziewaliśmy. Jest tam grupa, która przed nami jechała. Spotkali się z innymi, którzy przywieźli więźnia. Chłopiec spojrzał na Alona i zaraz szybko odwrócił wzrok. Miał rację. Podawali więźnia okrutnym torturom. Może myślą, że jest tym, kogo szukają. Tirta zagryzła wargi. Nie musiał dodawać szczegółów. Widziała i słyszała, jak zbóje się zabawiają lub wydobywają informacje. W napadniętej zagrodzie przekonali się, do czego jest zdolny Gerig. Ale Sokolnik nie tylko to miał na myśli. Tym, kogo szukają, powtórzyła, czy sądzisz, że czekali na mnie? Na ciebie lub na kogoś innego z klanu Sokoła. Myślałem o zmarłych, którego znaleźliśmy, w górach i o mieszańcu noszącym Sokoli pierścień. Dlaczego wszyscy zostaliście wezwani? Właśnie, dlaczego? Duma kazała jej wierzyć, że tylko ją wezwano do Karstenu. Równie dobrze mogli być inni, gdyż nawet rodowiec półkrwi odpowie na wezwanie, jeśli Giz będzie dostatecznie silny. Wyglądało na to, że ktoś lub coś wezwało wszystkich, w których żyłach płynęła sokola krew i że wszystkich obarczono tym samym zadaniem. Jeżeli to prawda, to Gerig zabawiał się teraz z jej krewnym. W takim razie na nią spada obowiązek krwawej zemsty. Tak, odpowiedziała cicho. Dotychczas wierzyłam, że jestem jedyną i ostatnią z rodu, pełnej krwi, ale mogło być właśnie tak, jak mówisz. Co wiesz o tych ruinach? Ruchem głowy wskazał siedzibę jej przodków. Widziałam w snach jakąś ich część. Tym razem musi być z nim zupełnie szczera. To znaczy wielką salę i ukrytą poza nią tajemną komnatę. Nie mam pojęcia, mówię otwarcie, na co dawniej nigdy by sobie nie pozwoliła. Czego szukam? Wiem tylko, że muszę to odnaleźć. Nałożono na mnie taki giz. To za mało, odparł głucho. Czy nie wiesz już nic więcej? Gdzie są drzwi albo jak można tam wejść? Musiała pokręcić przecząco głową. Zabolało ją jednak, że mógłby uznać ją za głupią. Dlaczego senne wizje nie dostarczyły jej więcej informacji? Własna niewiedza wydała się tak ogromna, że znów wpadła w rozpacz. Przypomnij sobie mapę znalezioną przy zmarłym. Tirta drgnęła i szybko sięgnęła do sakiewki u pasa. Zupełnie zapomniała o tym kawałku zapisanej skóry. Wyciągnęła go teraz, rozprostowując na najbliższym kamieniu. Razem pochylili się nad znaleziskiem, ale nadal nie rozumieli dziwacznych linii.
Jeśli kryła się w nich jakaś tajemnica, dziewczyna nie potrafiła jej skojarzyć ze zrujnowanym zamkiem. Nie zauważyli tam nic, co wyglądałoby jak mury czy przejście. Nic, co mogłoby im posłużyć za przewodnika. Może użyć rytuału, powiedziała w końcu. Nirel bynajmniej nie obruszył się na tą propozycję. Ale to miało jakieś znaczenie dla zmarłego, zauważył. I umarło razem z nim. Zwinęła kartę i ponownie włożyła do futerału. Nie, nie pójdzie im łatwo. Wynik tej wyprawy będzie zależał tylko od ich inteligencji i siły. Wsunęła futerał do sakiewki. Podniebny wojownik używa wewnętrznego wzroku, myślał głośno sokolnik. Pochodzi ze starego rodu i jest znacznie mądrzejszy niż większość jego krewnych. Inaczej nie przyłączyłby się do mnie. Nigdy jednak nie tresowano go do walki i nie może dostarczyć nam informacji o słabych stronach wroga. Skoro już wrócił, czemu się nie położysz, mnie zastawiając czuwanie? Nie możesz sam pełnić warty przez cały dzień. Nirel nie zaprotestował. Wiedziała, że tacy jak on nigdy się nie skarżą. Był jednak tylko człowiekiem i przypuszczała, że chciał, a nawet pragnął się przespać, żeby móc lepiej stawić czoło czekającej ich próbie. Kiedy zdjął hełm i owinął się swym zniszczonym płaszczem, Tirta usiadła w miejscu, skąd dobrze widziała sokoli róg. Mogłaby przeprowadzić zwiad w transie, ale zdawała sobie sprawę, że byłoby to szaleństwo. Słońce przygrzewało. Rozchyliła nieco kaftan. Lekki wiatr wiał znad rzeki, a cichy plusk wody działał usypiająco. Dziewczyna wyprostowała się i zaczęła układać plany. Od czasu do czasu spoglądała na fale omywające filary mostu. Wokół zanurzonych w rzecznych odmętach kamieni nagromadziły się stosy wyrzuconego przez wodę drewna. Nie tak dawno poziom wody był znacznie wyższy. Sprawiły to wiosenne burze, które w dodatku wyrywały z korzeniami małe drzewa i krzaki z osuwających się brzegów i zmiatały je do rzeki. Jeszcze dziś prąd pozostawał na tyle silny, że szarpał i porywał gałęzie zaczepione o resztki mostu i niósł je dalej. Tirta zaczęła uważnie przyglądać się nurtom rzeki. Niełatwo będzie ją przebyć. Wyzbrana rzeka skręcała poniżej mostu w miejscu, gdzie nad powierzchnią wody wystawały wielkie głazy, otoczone zabrudzoną, pełną śmieci pianą. Później płynęła już leniwie między brzegami, porośniętymi do połowy zalanymi wodą krzewami. Daleko poza zasięgiem wzroku Tirty znajdował się kanał zasilający fosę. Budowniczowie zamku, mając do czynienia z tak silnym prądem, bez wątpienia odprowadzali rurami ścieki do tego kanału. Badając spojrzeniem rzeczną toń, dziewczyna zauważyła, że woda od czasu do czasu uwalniała śmieci, które utkwiły między kamieniami, a później wirowały, podskakiwały lub kołysały się na falach. Może właśnie tędy prowadzi droga do Sokolnego Rogu. O świcie, kiedy obudziła Nirela, pozwalając Alonowi jeszcze pospać, miała już gotowy plan, wprawdzie dość ryzykowny, ale czyż jej wyprawa nie była ryzykowna? Wysłuchał jej uważnie i nieco ją to zaskoczyło, a zarazem dodało pewności siebie, zgodził się z nią. Wejść poniżej tamtych skał, powiedział uważnie, przypatrując się roztańczającemu się widokowi, tak jak Tirta robiła to przez całe popołudnie. Tak, to możliwe. Chyba to jedyne miejsce, którędy można niepostrzeżenie się przedostać. Umiesz pływać? Zapytała. Wiedziała, że choć nie mogła się nazwać panią wodnych dróg, poradzi sobie pod osłoną gałęzi. Sługiwaliśmy jako marynarze na sułkarskich statkach, odparł. Nikt nie wypływa z nimi na morze, nie umiejąc się zatroszczyć o siebie wśród fal i wiatru. Musimy zostawić tu wierzchowce. Nie uda nam się przeprawić ich przez rzekę. Falgon przepłynie. Głos Alona zaskoczył ich oboje. Odwrócili się na komendę i spojrzeli na chłopca. Falgon? Zapytała Tirta. Ten, którego nazywacie Torgiańczykiem, zawarł ze mną przymierze, odparł Alon. Jest silny i jeśli pójdzie, kuce zrobią to samo, ponieważ uznały go za swego wodza. Tirta nie była zaskoczona. Wiedziała, że Torgiańczyki wybierają sobie panów, którym służą aż do śmierci. To może się nie udać, ostrzegła. Chcemy wejść do zamku. Może przez rurę ściekową lub niewielki korytarz, koń tamtędy nie przejdzie. To prawda, zgodził się z nią Alon. Lecz on zaczeka w pobliżu razem z kucami. Później będą nam potrzebne. A ty zaczekasz razem z nimi, oświadczyła Tirta pod wpływem nagłego natchnienia. Nie chciała zabierać Alona do zamku, który mógł się okazać pułapką. I tak miała wyrzuty sumienia, że prowadzi sokolnika do walki w obcej mu sprawie. Przynajmniej ten niezwykły chłopiec niech zostanie z końmi i w ten sposób ulży jej sercu. Nie zostanę, bo będziecie mnie potrzebowali, odpowiedział władczo. Tak władczo, że nie odważyła się zaprotestować.
Kiedy po zapadnięciu zmroku szli brzegiem rzeki, towarzyszył im Alon oraz trójka koni. Przykucnęli na brzegu, wiążąc w ciemnościach najszybciej jak się dało wąskie tratwy z wyrzuconego przez wodę drewna, na których umieścili większość swego bagażu, łącznie z odzieżą. Gdy weszli do wody tak zimnej, że aż wszyscy jęknęli z zaskoczenia, sokół opuścił ich i odleciał w stronę głównej wieży. Uszli kilka kroków, po czym dali się unieść prądowi, trzymając się tratw i popychając je przed sobą. W ten sposób dotarli do ujścia fosy. Po drugiej stronie sokolnik sprawdził głębokość w miejscu, gdzie woda omywała ściany i okazało się, że sięga im tylko do kolan. Była nieruchoma i śmierdząca. Ubrali się pośpiesznie. Alon stał, ujął w dłonie głowę Torgieńczyka i szepnął mu coś do ucha. Później uwolnił zwierzę, które skierowało się ku brzegowi. Kucyki poszły za nim. Konie oddaliły się, zanim Tirta zdołała odesłać z nimi chłopca. Na szczęście była to ciemna noc i zaczęło padać, a obdarzone niemal ludzką inteligencją zwierzęta szły niezwykle cicho. W górującym nad nimi zamczysku nie zapłonęły światła. Płynąc z prądem, również nie spostrzegli żadnych oznak życia. Czy obecni mieszkańcy nabrali pewności, że uwięzili właściwego człowieka? Nieobecność wartowników wydała się Tircie podejrzana, ale za późno już było na zwiad. Szli więc dalej, a sokolnik prowadził. Rozpoczęli poszukiwania jakiegokolwiek wejścia do zamku od strony fosy. Przytłaczał ich ogrom murów. Tirta dostała mdłości od cuchnących wyziewów mułu. W ten sposób okrążyli opustoszałą budowę. Dziewczyna ściśle kontrolowała swoje myśli, w żaden sposób nie próbowała wyczuć, co się kryło we wnętrzu zamku. Zobaczyła, jak czarny cień, który był sokolnikiem, zatrzymał się, oparł ręce o śliską ścianę i odchylił głowę do tyłu. Również podniosła wzrok. W górze nad nimi ziało to, czego dotąd bezskutecznie szukali. Okrągły otwór. Alon przylgnął do Niryla. Do góry, chcę to zobaczyć. Sokolnik objął go w pasie i uniósł górę. Chłopiec stanął na ramionach najemnika, a jego głowa i klatka piersiowa znalazły się ponad dolną krawędzią otworu. Alon wyciągnął ręce. Wytężając wzrok, Tirta widziała, jak poruszały się tam i z powrotem na ciemnym tle. Alon oparł jedną rękę o krawędź otworu, drugą zaś sięgnął w głąb. Tirta usłyszała metaliczny szczęk i zaniepokoiła się tym hałasem. Najwidoczniej chłopiec starał się coś obluzować. Sokolnik stał nieruchomo przyciśnięty do muru. Z góry dobiegł następny ostry dźwięk i Alon opuścił podłużny, ciemny przedmiot, który dziewczyna pośpiesznie chwyciła. Była to metalowa sztaba. Śmierdziała i rdza odpadała z niej płatami. Pozwoliła jej się zsunąć, a mu u swych stóp mętna woda wchłonęła ją bezgłośnie. Alon znów zabrał się do pracy i niebawem wyciągnął drugą sztabę, która również została opuszczona w wodę i zniknęła tak samo, jak jej poprzedniczka. Może usiłowali się włamać do zupełnie pustej budowli? W każdym razie sam fakt, że nic nie usłyszeli i że nie zobaczyli wartowników, bardzo niepokoił Tirtę. Chwilowi mieszkańcy Sokolego Rogu mogli bardzo dobrze wiedzieć, że zdobycz sama pcha się w ręce, odpoczywać i spokojnie czekać. Ale czy ich troje miały jakieś inne wyjście? Trzecia sztaba również została usunięta. Wreszcie Alon zsunął się ze swojej ludzkiej grzędy i zameldował najcichszym z szeptów. Odblokowałem otwór i obmacałem go w środku. To wstrętne miejsce, ale puste. Na ścianach są nawet uchwyty. Może pan tego zamku pierwotnie tędy zamierzał salwować się ucieczką w razie nieszczęścia. To możliwe, mruknął sokolnik. Nigdy by nie odnaleźli wylotu ścieku, gdyby nie rozwalony mur, który spowodował obniżenie w fosie lustra wody, prawie całkowicie odcinając ją od zasilającego kanału. Zdesperowany mieszkaniec zamku mógł użyć ścieku i potajemnie wydostać się z twierdzy. Teraz jednak dziewczyna niechętnie przyjrzała się tym szczególnym drzwiom do Sokolego Rogu. Otwór był wąski. Dobrze się stało, że od jakiegoś czasu nie dojadali, że ona sama zawsze była chuda, a kobiece krągłości tylko w nieznacznym stopniu wypełniały jej kaftan i spodnie. Na moment opanowała ją ciekawość, czy sokolnik zdoła się przecisnąć, lecz był szczupły, jak wszyscy jego współplemieńcy. Pójdę pierwsza, oświadczyła stanowczo. Ale jak ty się tam dostaniesz? Spojrzała na Nirela. Mógł ją podsadzić tak jak Alona, tylko kto to zrobi dla niego? Znajdę sposób. Odrzekł z taką pewnością siebie, że przestała się o to martwić. Chwycił ją pod pachami i podniósł, opierając o mur. Wsunęła ręce do wnętrza kanału ściekowego. Gorączkowo szukając po omacku uchwytów, natrafiła na miejsce, z którego Alon wyjął metalową sztabę i zadrasnęła rękę. Jedna jej dłoń zanurzyła się w ohydzie, za skorpiałe błoto zaczepiła o metalowe kółko. Po chwili odnalazła drugie po przeciwnej stronie.
Pomyślała z zadowoleniem o latach ciężkiej fizycznej pracy na polach skarpu. W przeciwnym razie nie starczyłoby jej sił, żeby spiąć się po ukrytej drabinie, gdzie dusi ją smród, a odzież i włosy nasiąkały ohydną mazią. Dobrze się stało, że zostawia opończę zwiniętą przy siodle, gdyż uniemożliwiałaby jej wspinaczkę. W kompletnej ciszy usłyszała skrzyp skórzanego stroju na kamieniach. Później zaś co jakiś czas boleśnie ocierała sobie ciało. Na szczęście kanał nie prowadził pionowo w górę, lecz bieg ukośnie. Wymacała następny uchwyt. Poruszała się łatwiej niż oczekiwała, choć bardzo ślamazarnie. Dusił obrzydliwy fetor wstrętnej skorupy, na pociechę zaś pozostaje tylko nadzieja, że wyjście już jest niedaleko. W ciemnościach posuwała się wyłącznie po omacku. Smród stawał się coraz wstrętniejszy, mimo że nie używano tego ścieku od wielu lat. Wreszcie uderzyła ręką w jakąś twardą zaporę i o mało nie krzyknęła z przerażenia. Trzymając się uchwytu jedną ręką, drugą przesunęła po napotkanej powierzchni. Kanał nagle skręcał i kończył się w pomieszczeniu o prostopadłych ścianach. Tyrcie wydawało się, że ponad nią jest już tylko dach. Jednak nie pozwoliła sobie na panikę. Przesunęła najpierw jedną, a później drugą ręką po owej przeszkodzie. Jej palce znowu odnalazły umocowany w ścianie uchwyt. Najpierw pociągnęła go z całej siły, ale nadaremnie. Czy w ogóle były tu jakieś drzwi, których teraz nie można otworzyć? Zdesperowana, ponawiając próbę po raz ostatni, pchnęła zamiast ciągnąć. Rozległ się zgrzyt, który dodał jej otuchy. Ze wszystkich sił pchnęła zawadę w bok. Leżała w tak niewygodnej pozycji, że mogła używać tylko lewej ręki. Mimo to uparcie ponawiała wysiłek. Wreszcie bariera drgnęła i cofnęła się, wydając głośny zgrzyt, od którego zamarło jej serce. Znieruchomiała na chwilę, uczepiona jedną ręką drzwi. Druga zawisła w poróżni. Wymacała jakąś krawędź i podciągnęła się gwałtownym ruchem. Zużyła na to resztkę sił. Jej głowa i ramiona wychnęły już na świeże powietrze, gdy raptem z głuchym buchnięciem spadła z kamiennej ławy na podłogę wąskiej izby wewnątrz muru. Uderzył ją zimny prąd powietrza. Musiała znajdować się na górnym piętrze zamku, gdzie niegdyś mieściły się prywatne komnaty. Podniosła się, pomacała wokół siebie. Wyciągniętą ręką natrafiła na zwęglone drewno, którego ułomek został jej w dłoni. Izba zwęziła się raptownie i Tirta znalazła się w wąskim korytarzu. W jego przeciwległym końcu dostrzegła słaby blask, bijący gdzieś z dołu. Na ten widok przykucnęła, starając się bezgłośnie wciągnąć do płuc hausty powietrza, jakby nawet takie dźwięki mogły zdradzić jej obecność wartownikowi czuwającemu przy dalekim światełku. Z izby we wnętrzu muru dobiegły ją odgłosy świadczące o przybyciu Alona. Chłopiec bez najmniejszego wahania czy niepewności podszedł do Tirty i gwałtownie chwycił ją za ramię. Oparli się teraz o ścianę i czekali, aż dołączy do niej sokolnik. Wraz z nim pojawiło się światło, słabe i przyćmione, a jednak dobrze widoczne. Gałka przy rękojeści zaklętego miecza ożyła. Odpoczywali chwilę, po czym Tirta znów wyruszyła pierwsza na zwiady, przemykając wzdłuż ściany. Minęła ziejące z prawa jaskinie, które niegdyś były komnatami, gdzie tylko resztki zwęglonego drewna pozostawały po drzwiach. Musiała dotrzeć do wielkiej sali. Tylko stamtąd odnajdzie drogę do skarbu, którego strzegli jej przodkowie. I na pewno było to jedyne miejsce, gdzie mógł przebywać wróg. Korytarz zaprowadził ją do schodów opadających w dół stromą spiralą o bardzo wąskich stopniach. W przylegającej ścianie ciągnęło się wyżłobienie, które zapewnie miało służyć jako poręcz. U stóp spiralnych schodów w niewielkiej niszy stała lampa, kamienna misa z knotem wsadzonym do otworu w luźnej pokrywce. Dawała niewiele światła, ale sam fakt, że ktoś uznał za stosowne oświetlić tę część zamku, był dla Tirty poważnym ostrzeżeniem. Stojąc na ostatnim zakręcie podobnej do studni klatki schodowej, zawahała się. Po schodach mogła zejść tylko jedna osoba. Jeśli w dole za załomem muru czekał niewidoczny wartownik, usłyszała cichy szelest, spojrzała za siebie. Widmowej po świecie broń sokolnika zobaczyła, że jego upierzony brat znów usiadł mu na ramieniu, wyciągając głowę, jakby on patrzył w dół. Niepokoiła ją obecność lampy. W zamku panowała głęboka cisza. Wprawdzie mury były grube, ale większą część budowli strawił pożar i dźwięki dobrze się rozchodziły. Ten spokój świadczył, że mimo wcześniejszych zapewnień Alona, wróg nie tylko na nich czekał, ale że nawet zastawiono na nich pułapkę. Cofnęła się w górę schodów. Przyszło jej do głowy, że może właśnie tego od nich oczekiwano, że umieszczono w dole lampy tylko po to, by skłonić ich do pójścia inną drogą.
Jakaś ręka chwyciła jej dłoń, ciągnąc w dół tak mocno, że musiała przykucnąć. Jej oczy znalazły się na tym samym poziomie, co oczy Alona. On jest tutaj, wyjąkał z przerażeniem. Ścisnął mocniej rękę Tirty i wtulił się w dziewczynę, wprost przygniatając ją do osmalonej ściany. Gdyby znów miał się zapaść w tę wewnętrzną pustkę, był tak przerażony, że Tirta sama wpadła w pańkę. Przekazywał jej strach za pomocą dotyku. Opanowała się, wyparła z umysłu własne obawy i spróbowała uspokoić chłopca. W jakiś sposób ich niepokój udzielił się Nirelowi. Może za pośrednictwem sokoła siedzącego mu na ramieniu, gdyż wsunął rękojeść miecza między Tirtę i Alona. Zaklęty miecz pulsował światłem, które nie tylko ostrzegało przed ciemnością, ale i uniemożliwiało jej dalsze rozprzestrzenianie. Alon zdrygnął się mimowoli, Tirta również zadrżała. Widziała niewyraźnie jego twarz. Oczy miał zamknięte, usta wykrzywione, jakby krzyczał bezgłośnie. Później oblał dobroczynna poświata czarodziejskiego oręża. Wyraz obłędnego przerażenia znikł z oblicza chłopca, a dziewczyna także poczuła ciepło docierające do jej ciała. Wrogowie, którzy urządzili sobie kryjówkę w Sokolim Rogu, mieli do dyspozycji wiele rodzajów broni. Najbardziej niebezpiecznej nie można było ani zobaczyć, ani usłyszeć. Dlatego trzeba przystąpić do działania, gdyż pozostając w ukryciu narażają się na jeszcze groźniejszy atak. Gdybyż tylko Tirta była lepiej przygotowana, wydawało się teraz, że niezwykłe wizje wcale jej nie pomogły, tylko wprowadziły w błąd. Na pewno istnieje jakaś droga do tajnej komnaty, lecz Tirta mogła tylko iść na oślep, mieć nadzieję, że ją się powiedzie i pamiętać, że grozi jej klęska. Nie, tamta podstępna moc, działająca za pośrednictwem umysłu i uczuć, zaatakowała Alona jednym rodzajem strachu, ją zaś innym. A co z sokolnikiem? Czego w nim chciała dosięgnąć? Dziewczyna odniosła wrażenie, że gnieżdżąca się tutaj siła napada na nich z ukrycia, wzdrygając się przed otwartym fizycznym atakiem. Dlaczego? Czy obawia się miecza, który otoczył ich swoją poświatą? Od samego początku wybrał pana, więc może teraz Mirel był najlepiej uzbrojony z całej trójki. Zaszeleściły skrzydła, gdy zbliżyła się do sokolnika, otarła się o niego ramieniem. Muszę dotrzeć do wielkiej sali, szepnęła najciszej jak mogła. Tylko stamtąd trafię do miejsca, które pokazano mi we śnie. Nirel nie odpowiedział od razu, ale też nie cofnął się, unikając kontaktu fizycznego. Może chciał dodać jej otuchy. Ona sama także w ten sposób pomogła Alonowi. Lecz gdy ta myśl przyszła jej do głowy, nie obudziła sprzeciwu. Wszyscy troje byli zaangażowani w tę sprawę i muszą na sobie polegać aż do końca. Znów dopiekł ją szelest piór. W pomroku zobaczyła, że sokół machał skrzydłami i kiwał głową, wyciągając szyję ku przeciwległego końcowi korytarza. Nirel zwrócił się w tę stronę, trzymając miecz-sztylet w metalowych szponach jednej ręki, podczas gdy jednym ruchem drugiej wyciągnął pistolet strzałkowy. Jak zwykle objął prowadzenie, idąc ostrożnym krokiem światowcy. Tirta starała się go naśladować, pociągając za sobą Alona. Blask czarodziejskiego klejnotu najwidoczniej uspokajał chłopca, bo chociaż uczepił się kurczowo paska Tirty, otworzył oczy i szedł tuż za Nirelem. Tak dotarli do ruin innej klatki schodowej. Zbudowano ją z kamienia, ale niegdyś stopnie pokryte były drzewem, a ściany błazerią i wszystko już dawno spłonęło. I tutaj zejście mogło być niebezpieczne. Lecz w dole nie paliła się lampa, a dach rozciągał wysoko nad ich głowami. Wyszli bowiem z korytarza, który znajdował się nad samym poziomie, co wielka sala z jej snów. Sokół znów zbił się w górę, podmajaczące niewyraźnie sklepienie. Nirel zaczął schodzić, stopień po stopniu, kręcąc głową, jakby chciał usłyszeć to, czego nie mógł zobaczyć. Poświata czarodziejskiego brzeszczotu nie uległa zmianie. I o dziwo, kiedy Tirta i Alon poszli w dół schodami, zawsze o 2 stopnie dalej od sokolnika, chłopiec się uspokoił. Jego szeroko otwarte oczy wydawały się jeszcze większe w małej twarzyczce, jakby mógł widzieć w ciemności. Wreszcie znaleźli się w dużej przestrzeni otaczającej podnóże zrujnowanej klatki schodowej. Po raz pierwszy Tircie wydało się, że rozpoznała drogę. Skręciła w lewo, pociągając za sobą Alona, który nadal trzymał się jej paska. Sokolnik szedł obok niej. W mroku rozjaśnionym słabym światłem gałki miecza odgadywała, co się przed nim znajdowało, jakby znów pogrążyła się w sennej wizji. To była wielka sala. Tirtę ogarnęło podniecenie i przestała się bać. Rosła w niej pewność siebie. Nie skradała się pod ścianami, tylko szła śmiało, wiedząc, gdzie jest i po co idzie. Kiedyś znajdowało się tu podwyższenie z honorowymi stolcami. Nie widziała ich. Może się spaliły albo porąbali zdobywcy. Teraz musi skręcić za parawan.
Była tak pewna, że stał tam parawan i że wyciągnęła rękę, by na niego nie wpaść. Napotkała tylko ścianę. Sokolnik, jakby uprzedzając jej prośbę, wyciągnął miecz do przodu z uniesioną w górę głownią. Tirta nie wątpiła, że to, czego szuka, jest za ścianą. Szorstko rozchyliła palce Alona i odsunęła go od siebie, podbiegła do ściany i przesunęła po niej rękami, tam i z powrotem, pozostawiając ślady w popiele i kurzu. Lecz tym razem nie sprzyjało jej szczęście. Nie znalazła uchwytu, który otworzyłby przed nią ukryte drzwi, jak w kanale ściekowym. To było właśnie tam. Wiedziała, że tam jest. Starała się pohamować zniecierpliwienie. Zamknęła oczy. To mogło być bardzo niebezpieczne, ale musiała otworzyć wrota pamięci, przypomnieć sobie sen i pokierować nim tak, jak on niegdyś nią kierował. Tylko w ten sposób dotrze do tego, co miała wziąć do rąk. Wielka sala. Tirta wyciągała z nicości i zniszczenia fragment po fragmencie. Tutaj siedział pan zamku, a tam jego pani. Między nimi na małym stoliku stała tajemnicza szkatułka. Później uderzono na alarm. Im usilniej Tirta szperała w pamięci, tym wyraźniejszy stawał się obraz. Wyczuwała obecność dworzan, których nie widziała w snach. Czytała ich uczucia, strach i podniecenie, determinację i obawę, a nade wszystko odwagę, niczym pochodnię rozpraszającą nocny mrok. Pani zamku. Tirta nie wiedziała, że trzyma przed sobą ręce na wysokości piersi, jakby tuliła niewidzialną szkatułkę. Rzeźbiony parawan, a teraz ściana. Ściana pokryta błazerią, fantazyjnie zdobiona malunkami i złoceniami. Ale nie chodziło o ścianę. Tym razem nie podniosła ręki, lecz opuściła wzrok. Stała na mozaikowej posadzce z wielu kolorowych kamyków układających się w dziwne, kanciaste wzory. Instynktownie wybrała nieco szerszy od innych kamyk, wyciągnęła stopę i nacisnęła go dużym palcem najsilniej, jak potrafiła. Napotkała opór. Znów spróbowała, czując, że musi się spieszyć. Raz, drugi, trzeci. Przecież szczęście nie opuści jej teraz, kiedy zaszła tak daleko. Ściana drgnęła. Z cichym zgrzytem dawno nieoliwiony i zardzewiały metal otarł się o metal. Otworzyły się ukryte drzwi. Zabłysnął jej światło. Niebieskie, przyćmione, a jednak światło. Tirta rzuciła się do przodu. Wraz z pojawieniem się schowka w murze zniknął znajomy sen. Dotarła do tajemnej komnaty i sama musi odnaleźć to, czego jej przodkowie zobowiązali się strzec tak długo, aż starożytna przysięga zostanie rozwiązana. Za drzwiami znajdowało się małe pomieszczenie. I chociaż nie oszczędził go czas, nie zniszczyli go też ludzie. Na ścianach wisiały gobeliny. Kiedy weszła, poruszył je prąd powietrza. Posypały się skrawki cienkie jak papier tkaniny, podobnej do suchej liści. Szkatułka stała tam, gdzie ją pozostawiono, na wąskim kamiennym stole wystającym ze ściany, której był częścią. Na jego placie głęboko wyryto nieznane Tircie symbole. Kiedyś pomalowane jaskrawymi barwami, z czasem wyblakły i pokrył je kurz. Były to słowa mocy tak stare, że nie mógł ich zrozumieć nikt z ludzi opiekujących się powierzonym im skarbem. Tirta, patrząc na nie, zrozumiała, że gdyby wymówiła głośno te imiona, zniszczyłyby one zamek, a może nawet zmieniły bieg czasu. W koncentrycznym kole z imion mocy stała szkatułka. Wykuto ją z tego samego srebrzystego metalu, co miecz sokolnika i to ona promieniowała niebieskim światłem, wypełniającym tajemną komnatę. Tirta wyciągnęła ręce. Szeroko rozstawionymi palcami nakreśliła w powietrzu nad skarbem znaki zrodzone z ukrytej wiedzy, równie starej jak ziemia, na której stała siedziba jej rodu. Później oburącz podniosła szkatułkę i przytuliła do piersi, tak jak nie znana z imienia pani zamku z jej wizji. Podniosła i odwróciła się. Usłyszała głośny skwir, okrzyk bojowy, który miał ją obudzić i zaalarmować. Z mroku nad jej głową runął w dół sokół. Jedna noga ptaka była teraz kikutem, z którego unosiła się smuszka trującego dymu. W tej samej chwili jakaś siła cisnęła na nią Alona i Nirella. Gdyby w komnacie było więcej miejsca, przygniętliby ją. Zamiast tego odrzuciło do tyłu. Uderzyła plecami o kamienny stół. Poczuła potworny ból i osunęła się na podłogę własnym ciałem, osłaniając szkatułkę, której nie wypuściła z rąk. Rozległ się głośny łoskot i usłyszała inny krzyk, lecz tym razem nie wytarł się z gardzieli ptaka, tylko z ust Alona. Przejmujący ból przywołał ciemność i Tirta zagłębiła się w niej jak wyczerpany pływak w morzu, z którym nie ma sił dalej walczyć.
Tirto, pani, poczuła wilgoć na twarzy i parzący płyn w ustach. Usiłowała dojrzeć, kto ją woła, ale wszystko okryło się przepływającą tam i z powrotem mgłą, budzącą w niej mdłości. Szybko zamknęła oczy. Szarpał nią straszliwy ból. Próbowała się poruszyć, odpełznąć od tego ognia, który mógł spalić ją na popiół, ale utraciła władzę nad swym ciałem. Jej ręce. Nie może wypuścić. Czego wypuścić? Nie mogła sobie przypomnieć. Ból stał się dla niej całym światem. Tirto. Znowu to wołanie. Próbowała uciec przed bólem i władczym głosem. Jednak coś zmusiło ją do ponownego otwarcia oczu. Tym razem przesłaniająca wszystko mgła rozdzieliła się na dwie równe części. Tirta zmarszczyła brwi i zmrużyła oczy, chcąc lepiej widzieć twarz. Tak, Alon powoli dopasowała imię do najbliższego oblicza i Nirel. Tak, to było jego prawdziwe imię, Nirel. Wydało jej się, że je wymówiła, a może nie, gdyż nie słyszała własnego głosu. Tak ciężko było utrzymać ten kontakt, że wolałaby, aby pozwolili odejść w ciemność, gdzie znajdzie spokój i przestanie cierpieć. Hejże! Od przeraźliwego okrzyku poczuła ból w uszach, tak jak od skwiru rannego sokoła. Ten okrzyk zatrzymał ją, nie pozwolił na odpoczynek. Sokole plemię! Po raz drugi słowa odbiły się echem, które stało się dla niej dodatkową torturą. Oddaj władcy ciemności to, co do niego należy, a wszystko będzie dobrze. Nie była to ani prawdziwa obietnica, ani umowa. Tirta to zrozumiała, choć zalewały ją fale bólu. Na Harita i Harona i na krew sokolego plemienia. Dziewczyna nie wiedziała, skąd czerpie siły, by pewnym głosem wymówić te niezrozumiałe dla siebie słowa. Tylko wybrańcowi przekażemy pieczę. Już bliski jest czas. W istocie, czas jest bliski, ryknął gdzieś skądś ten sam głos. Zdrada rodzi zdradę. To, co należy do ciemności, powróci do niej, choćby nie wiedzieć, jak było strzeżone. Wszystkie czary mają swój kres i kiedy skończy się nawet czas, oddaj to, co nigdy nie należało do światła. Coś drgnęło w głębinach umysłu Tirty. Przebywający na zewnątrz sługa ciemności nie mógł wejść i nie miał odwagi zabrać skarbu, chyba że za zgodą sokoła pełnej krwi. Ona zaś, ona była ostatnią z rodu. Ta gra nie może zakończyć się klęską, tylko śmiercią. A któż zdoła pokonać śmierć? Poruszyła ustami, próbując zwalczyć suchość w gardle, żeby jeszcze raz przemówić. Ja to dzierżę, ja, sokolego plemienia, jeśli ceną za to ma być śmierć, niech tak się stanie. Ach, usłyszała w odpowiedzi wściekłe wycie, które zamarło w oddali, jakby wołające odszedł pośpiesznie. Tirta spojrzała znów na swoich towarzyszy. Leżała na podłodze, szarpał nią tak przeraźliwy ból, że na pewno niebawem zostanie ostatecznie wyzwolona. A może moc, która ją tu posłała, starała się ją zatrzymać. Najpierw spojrzała na Olona, później zaś na Nirela, tulącego do piersi rannego sokoła. Oczy ptaka zmętniały, a głowa opadła bezładnie. Umierał, szczęśliwszy ode mnie, pomyślała przelotnie dziewczyna. Proszę cię o wybaczenie, wpierw zwróciła się do sokolnika, bo nie miał on nic wspólnego z tym przerażającym ciągiem wydarzeń, zanim rozmyśle go w ich wir nie wciągnęła, a i tak już poniósł olbrzymią stratę. Moje sny nie przepowiedziały takiego zakończenia, ale w życiu różnie bywa. Pożegnaj mnie jak towarzysza broni, chociaż jestem kobietą, a więc dla ciebie najnędzniejszą z istot. Nie czekała na odpowiedź. Nie chciała już na niego patrzeć, nie chciała wyczytać odmowy w jego oczach. Teraz przemówiła do chłopca. I ty mi wybacz, Alonie. Nie z własnej woli zabrałam cię na tę wyprawę. Może to też było jeszcze jednym błędem losu. Przegrałam. A wy dwaj oraz twój ptak, Nirelu, wpadliście wraz ze mną w pułapkę. Jeśli jest choć ziarno prawdy w starych opowieściach, dowiemy się kiedyś, dlaczego nasze losy tak dziwnie się splotły. Czemu nałożono na nas taki gis? Nie sądzę, żebyśmy wyszli stąd żywi. Tajemniczy skarb, który trzymam, nie może wpaść w ręce tamtych i za to muszę podziękować mocy, której nigdy nie umiałabym przywołać. W miarę jak ból stawał się nie do wytrzymania, mówiła coraz ciszej i wolniej. Jeszcze raz spojrzała na sokolnika, znów widziała jego twarz jak przez mgłę. Pozostawcie w moich rękach to, co wzięłam. Muszę tego strzec najlepiej, jak umiem, aż do końca.